Badania obiektu rozpoczęły się w niedzielę. Prowadzi je ekipa miesięcznika Odkrywca. Poszukiwacze skarbów przy pomocy georadaru chcą sprawdzić, jakie tajemnice kryją w sobie góry Sowie. Celem dzisiejszych badań jest przeprowadzenie takiej zbiorczej inwentaryzacji tych różnych domniemanych tajemniczych miejsc na terenie Zamku Grodno. Do tej pory było realizowanych wiele różnych przedsięwzięć związanych z badaniem georadarem, czyli odkrywaniem pewnych przestrzeni w tym obiekcie. Dzisiaj znaleźliśmy partnera po stronie grupy odkrywczej z miesięcznika Odkrywca, którzy to podjęli się działań, które mają na celu właśnie zinwentaryzowanie tego tematu. Historia zamku liczy ponad 700 lat. Na jego temat powstało wiele legend. Najbardziej wyobraźnię poszukiwaczy rozpala ta o rzekomo ukrytych na terenie zamku skrzyniach, ukrytych pod koniec II wojny światowej przez wojska niemieckie. Wyniki badań trafią do gminy Walim oraz konserwatora zabytków. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja zostanie nam przekazana. Mamy dobre doświadczenia z grupą odkrywców, z miesięcznika Odkrywca. Realizowali badania w Walimiu, gdzie zweryfikowali temat podziemnego miasta, no, zweryfikowali negatywnie, czyli tych przestrzeni tam nie ma. Dzisiaj działają na terenie Zamku Grodno. Jeśli badania potwierdzą teorię poszukiwaczy, następnym etapem będą odwierty. Podobne badania były przeprowadzane na zamku już wiele razy. Do tej pory teorii o niemieckim depozycie nie udało się potwierdzić.